który jest olbrzymim osiągnięciem i jestem strasznie dumna z Marysi. Czy to, że dziewczyny zdobyły srebro na Mistrzostwach Świata, to ciebie jeszcze bardziej mobilizuje do pracy? No bo wiadomo, ty do tej czwórki musisz z powrotem skoczyć. Tak naprawdę wiadomo, że medal jest dla mnie taki słodko-gorzki, bo straszliwie się cieszę, że była tam Marysia i że ona ma takie osiągnięcie już w swoim CV. Chciałabym w tym uczestniczyć, ale nie uczestniczyłam i to jest w tym gorzkie, że ja tego medalu nie mam, ale tym bardziej chcę o niego walczyć. Ja mam cel nadrzędnym, którym jest medal z Igrzysk Olimpijskich i o niego chcę walczyć. A to oznacza, że w tym sezonie nadchodzącym pasowałoby zacząć już pływać na osadzie, która docelowo będzie w tych kwalifikacjach się starać. Po wypadku wiedziałam, że muszę sama sobie wmówić, że będzie dobrze. Głowa to jest podstawa. Oczywiście, że na początku usłyszałam, że nie będę już trenować, że to są kontuzje odnawialne. Ja nie wiem, może mi się to odnowi, tfu. Tak, za 10 lat. Czwórkę na pewno do Tokio pociągniecie. A co z dwójką? Myślę, że my klubowo na pewno na dwójkę usiądziemy. Jeżeli będziemy się dobrze prezentować, to już dużo zależy tutaj od trenerów. Bo to oni muszą postawić, co jest główną osadą nadrzędną, tak naprawdę w tych osadach długowiosłowych. Dochodzą dwie dziewczyny do naszej grupy, więc w tym momencie będzie nas 12. Co znaczy, że można tak naprawdę wiele różnych kombinacji stworzyć. Mogą to być na przykład dwie czwórki, dwie dwójki. 4 grudnia stawiam się na zgrupowaniu. Tam będę robić wszystko, co potrafię, co mogę. Puściłam bardzo ważny start, ale tylko jeden start. I do igrzysk też mam czas, byleby mnie się już nic nie wydarzyło. I to już wszystko w magazynie sportowym. Na przegląd wydarzeń sportowych niedzieli zapraszam w imieniu Filipa Jastrzębskiego. Kilka minut po 21:30. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Świat w powiększeniu. Husseinow, dobry wieczór. W Niemczech partie chadeckie CDU i CSU, FDP oraz Zieloni od ponad 4 tygodni nie mogą się porozumieć w sprawie utworzenia wspólnej koalicji. W studiu profesor Piotr Madajczyk z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauki i Uczelni Łazarskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór. Przewodniczący grup negocjacyjnych uzgodnili, że dziś o 18:00 rozmowy zostaną zakończone i ich wynik zostanie podany do publicznej wiadomości. Tymczasem ostatnie informacje agencyjne wskazują na negocjacyjny impas związany przede wszystkim z brakiem porozumienia w sprawie polityki migracyjnej. Ten problem wciąż mocno dzieli przyszłych koalicjantów. Tak, w dodatku nie był to już tylko pierwszy deadline, już jeden był, prawda? Przecież to była noc z czwartku na piątek, jak miało być, miały zapaść ostateczne ustalenia. Później ze stwierdzeniem nie, niedziela 18:00 to już jest ostateczny termin, w którym ma się rozstrzygnąć. I obecnie szefowie partii siedzą znowu razem i próbują... Od 19:00 tak, miało tak, spotkanie tak, mieli spotkanie na szczeblu tak, szefów partii. Była informacja, że znaczy to właściwie wskazuje znowu na próbę trochę takiego impulsu, który wypchnąłby z impasu, bo wyraźnie nie daje się. W pewnych obszarach udało się porozumieć. Właściwie sprawy gospodarcze, trochę się spierano o sprawy rolnictwa, ale wiadomo, za tym kryją się duże sprawy subwencji i tak dalej. To się udało dogadać. Natomiast to, co od początku właściwie jest, czyli klimat, czyli węgiel i chyba najbardziej rzeczywiście migranci. Migracja tak, to jednak tak. Dzieli. Prezydent Frank-Walter Steinmeier zaapelował o kompromis i porozumienie. W dzisiejszej rozmowie z Weltem Sonntag stwierdził, że problem migracji musi przestać być traktowany jak moralne pole bitwy. Aby znaleźć porozumienie, odpowiadając na ten apel, Zieloni zaproponowali kompromis. Takie informacje podawała telewizja ARD, która twierdzi, że politycy tej partii są gotowi rozmawiać na temat 200-tysięcznego limitu migrantów rocznie pod warunkiem, że bawarska partia przestanie blokować decyzję o ułatwieniach w łączeniu rodzin migrantów. CSU jeszcze nie skomentowała tej propozycji. Czy rzeczywiście tutaj CSU może pójść na pewne ustępstwa? Tak, ze strony Zielonych były te ustępstwa, było właśnie wskazanie na te 200 tysięcy z takim właśnie traktowanym w taki ramowy sposób. Okej, niekiedy może być to przekroczone, ale przy tym wskazywano, że właściwie było tylko bodajże, gdy
chyba 5 lat, gdy liczba migrantów przekraczała te 200 tysięcy. To były trochę takie wyjątkowe sytuacje, w związku z tym można by przyjąć te 200 tysięcy. Natomiast natomiast jest tutaj bardzo, bardzo silne takie ideologiczne odwołanie z obydwu stron, bo z jednej strony Zieloni traktują to jako właściwie święte prawa człowieka. Każdy człowiek ma prawo do tego, żeby połączyć się ze swoją rodziną. Z kolei CSU, które chyba najsilniej jako Bawaria odczuła, prawda, napływ migrantów, bo to był kierunek z południa, i które obawia się bardzo, bardzo wewnątrzpolitycznych reakcji przed przyszłorocznymi wyborami w Bawarii, też wyraźnie z tego ustąpić nie chce. Zresztą można przypomnieć, że ta dyskusja o ograniczeniu liczby migrantów była takim punktem spornym wcześniej między CDU, CSU, z kanclerz Merkel i to, co było wrażenie, które wówczas powstało, to było to, że CSU i Horst Seehofer musieli skapitulować i kanclerz Merkel jakby swoją koncepcję realizowała. Ale tym razem Horst Seehofer chce jednak postawić na swoje. Stąd ta obawa, jeżeli jeszcze raz pójdziemy na ustępstwa, no to w tym momencie nasi wyborcy odbiorą to, z których żeśmy dużo stracili w ostatnich wyborach, odbiorą to w bardzo negatywny sposób. Więc, a w dodatku, jak się na to patrzę, to się często porusza w takich bardzo rzeczywiście emocjonalnych ramach. Jak ja spojrzałem na liczbę, na o czym właściwie mówimy, jaka jest liczba tych osób, które mogą przebyć w ramach łączenia rodzin. I jeżeli ktoś oczekuje tutaj, że zgodnie z niemiecką tradycją będzie to precyzja, to liczby się mieszczą między 60 a 750 tysięcy. No rzeczywiście, jest olbrzymi. Znaczy, tak, niektórzy tak mówią 200-300, może 100, tak, ale tego nie można powiedzieć. To pokazuje też tam bardzo dużą emocjonalność. Z tym konsekwentnie odbudowuje się jako partia o silniej opozycyjna i o silniej lewicowych i socjalnych aspektach. W związku z tym tutaj to nie wchodzi w ogóle w rachubę. W dodatku jeszcze tam będą dyskusje, niedługo też zjazd i dyskusje, czy zmienić, czy zostawić jednak Martina Schulza. Na stanowisku szefa partii. Więc nowe wybory, zapewne każda z tych partii o nowych wyborach myśli. Znaczy myśli to i SPD, składając te deklaracje, myślą o tym Zieloni, którzy wiedzą, że ich wyborcy są bardzo przywiązani do pewnych spraw takich programowych, właśnie związanych z prawami człowieka. W związku z tym też nie można pozwolić sobie na rezygnację, jak to ładnie mówiono, Jürgen Trittin mówił, doszliśmy już do granicy bólu, której nie możemy przekroczyć. Zapewne ta perspektywa, ona jest już, czy ta myśl jest z tyłu głowy także podczas rokowań. Ale zdaje się, że do przedterminowych wyborów nie tak łatwo może dojść, bo jakby klucze do tego wszystkiego ma prezydent Niemiec. Frank-Walter Steinmeier, to on będzie decydował o rozpisaniu przedterminowych wyborów. To znaczy, problemem jest karty, oczywiście główna decyzja to jest prezydent, ale równocześnie trzeba też jasno powiedzieć, że ten system został stworzony z myślą o tym, że po wyborach tworzy się stabilną koalicję. Na 4 lata. W związku z tym taka sytuacja jak teraz, właściwie wydaje się, że ona się trochę nie mieściła w sposobie myślenia twórców Republiki Federalnej Niemiec, twórców Konstytucji. W związku z tym nie przewidziano możliwości samorozwiązania się przez parlament. W związku z tym uznano, że muszą się odbyć procedury głosowania z próbą powołania, utworzenia nowej większości i powołania nowego rządu, wyboru kanclerza. I tutaj no właśnie jest ta ostateczna, w związku z tym możemy powiedzieć, że
To oznacza, że któryś z polityków może odegrać tam taką rolę, no, z góry skazanego na przegraną, który tylko trzeba nad nim głosować, żeby przejść pewną procedurę, prawda? I na końcu właśnie prezydent Steinmeier, który może, ale nie musi rozwiązać parlament, ale może tak samo powołać rząd mniejszościowy, czyli tego, chociażby tego, który uzyskał najwięcej głosów w głosowaniach, ale no, nie była to większość. Ale to raczej taka political fiction, chyba kanclerz Merkel, która stoi na czele rządu mniejszościowego, który jest tolerowany przez inne partie polityczne. Wydaje mi się, że to nie jest taka przyszłość, którą kanclerz Merkel by sobie wyobrażała. Znaczy, zarówno kanclerz Merkel sobie chyba tego nie wyobraża. Ona ma też z tyłu głowy na pewno myśl, że powtórne wybory to już raczej jej zmierzch i odejście. Przepraszam, uciekła mi myśl. To jest w każdym razie decyzja... Tak, już wiem, tak. Natomiast właśnie, czyli na pewno kanclerz Merkel tego nie chce, ale równocześnie przed tym rządem stoją ważne decyzje, bo to będą i decyzje dotyczące tych spraw, o których mówimy. Przecież wszyscy czekamy też, wszyscy tutaj rzeczywiście Europa czeka na reformy związane z Unią Europejską. To są bardzo ważne. One też były przedmiotem kontrowersji. Teraz trochę zeszły na drugi plan, ale dyskusje dotyczące właśnie strefy euro, ministra budżetu, ministra właśnie finansów strefy euro, budżetu, one tak samo iskrzyły między liberałami a zielonymi i tam w związku z tym nie bardzo sobie wyobrażam, jak ten rząd miałby funkcjonować, podejmować decyzje, które w najbliższym czasie muszą zapaść. To raczej byłaby jakaś improwizacja i trwanie chyba może do przyspieszonych wyborów, które nie odbyłyby się w najbliższym czasie, tylko może by się odbyły za rok. Prawda? I w tym momencie sądzę, że rząd mniejszościowy to byłaby taka trochę dłuższy okres przejściowy. Czyli podsumowując naszą rozmowę, wydaje się, że Niemcy są jednak skazane na rząd koalicyjny, który, jak się wydaje, po wielu bólach, po wielu ciężkich negocjacjach jednak powstanie. Znaczy, wydaje mi się, że jednak tak, że jednak będzie będzie świadomość niebezpieczeństw związanych z podobnymi wyborami. No właśnie, bo nikt chyba nie jest zainteresowany nowymi wyborami, które, jak pokazują sondaże, zakończą się w ten sam sposób, tymi samymi wynikami, jeśli chodzi o wszystkie partie, które brały udział w wyborach. Powtórka z rokowań, powtórka z impasu. Tak, to będzie to wszystko się powtarzało, dlatego lepiej już teraz, jak się wydaje, dla Niemców byłoby podjąć decyzję o zawiązaniu takiej koalicji. Co trudnej, tak było i dla Niemiec, i z punktu widzenia Unii Europejskiej też. Europy także. Profesor Piotr Madejczyk z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Uczelni Łazarskiego. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję Państwu. To był Świat Powiększeniu. Bogumił Husseinow. Do usłyszenia. Reklama. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Powinnam wypić jeszcze jeden sok z marchwi. Zmariowałaś, po takiej ilości zrobi jej się niedobrze. Ja wciąż piłam 7 szklanek dziennie. Powinna jeść więcej surowych warzyw. Nic podobnego, warzywa są ciężko strawne, będzie miała wstęcia. Najlepiej niech wypije kieliszek czerwonego wina. Racja, to dobrze robi na krążenie. Dziękuję. Nie piję za jego zdrowie. Nawet najmniejsza ilość alkoholu wypita w ciąży stanowi zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dziecka. Wybierz 9 miesięcy bez alkoholu. Ogłoszenie społeczne. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 20.
na informacje dnia. Co najmniej 15 osób zginęło, a 5 zostało rannych w Maroku podczas rozdawania jedzenia najuboższym. Politycy obozu rządzącego krytykują wpis Donalda Tuska na Twitterze. Jestem. To słowo będzie hasłem przyszłorocznego 22. spotkania młodych Lednica 2000. Maja Borkowska, zapraszam. W Maroku co najmniej 15 osób zginęło, a 5 zostało rannych podczas rozdawania jedzenia najuboższym. Jak podało marokańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w mieście Sidi Baloulam na zachodzie kraju, organizacja humanitarna zorganizowała w hali targowej punkt dystrybucji żywności. Miejsce szybko zapełniło się potrzebującymi. Tłum stratował co najmniej 15 osób. 5 odwieziono do szpitala. Miejscowe władze wszczęły dochodzenie mające wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Szef MSW poinformował, że król Maroka Muhammad VI polecił dostarczyć niezbędną pomoc rodzinom ofiar. Zdecydował też zapłacić za pogrzeby zabitych i za opiekę lekarską nad poszkodowanymi. Donald Tusk jako szef Rady Europejskiej nic dla Polski nie zrobił. Dziś, wykorzystując swoje stanowisko do ataku na polski rząd, atakuje Polskę. Tak premier Beata Szydło odpowiedziała na Twitterze na wcześniejszy wpis szefa Rady Europejskiej. Alarm, ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawisłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media, strategia PiS czy plan Kremla, zbyt podobne, by spać spokojnie, napisał na Twitterze Donald Tusk. To haniebne słowa, mówił na naszej antenie poseł PiS Jarosław Krajewski. Donaldowi Tuskowi puszczają nerwy, ale w jego zachowaniu nie ma żadnego planu czy przemyślanej strategii. W ten sposób wpis szefa Rady Europejskiej na Twitterze skomentował wiceszef Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. Z kolei szef Kancelarii Prezydenta ocenił, że Donald Tusk jako szef Rady Europejskiej ingeruje w politykę wewnętrzną Polski. Takie działania dopisują się do hybrydowych zagrożeń dla Polski. Rada powinna przywołać go do porządku, powiedział Krzysztof Szczerski. Jestem. To słowo będzie hasłem przyszłorocznego 22. spotkania młodych Lednica 2000. Odbędzie się 2 czerwca na polach lednickich. Słowo jestem to synteza zapisanego przez ojca Jana Górę, twórcę spotkań na Lednicy, powtarzanego przez niego za świętym Janem Pawłem II zdania: człowiek, będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego, mówi ojciec Wojciech Prus, następca ojca Jana Góry. Myśmy wszyscy pojawili się na świecie z jestem, ponieważ ten, który jest, nas stworzył, żeby się z nami podzielić swoim jestem. I teraz, jeżeli my tym się zachwycamy, sięgamy do swojego wnętrza, do źródła naszego życia, do duszy, to nagle zaczyna nas ogarniać radość i my stajemy się coraz bardziej jesteś, jestem. Wystarczy, że jesteś i wtedy z tego jest radość bezinteresownej miłości. Do tej pory w spotkaniach młodych na Lednicy uczestniczyło około 2 milionów osób. Pierwsze odbyło się w 1997 roku. Jego inicjatorem był zmarły w grudniu 2015 roku dominikanin ojciec Jan Góra. Na duńskiej wyspie Bornholm powstanie nowy maszt radiokomunikacyjny. Ma pomóc Duńczykom w nasłuchiwaniu rosyjskich sygnałów radiowych nadawanych z obszaru Morza Bałtyckiego. Wysoki na 85 metrów maszt zostanie zbudowany w przyszłym roku w miejscowości Östermarie, położonej we wschodniej części Bornholmu. Przeciwko budowie masztu bezskutecznie protestowali mieszkańcy i władze lokalne, którzy proponowali inną lokalizację masztu. Duńskie Ministerstwo Obrony decyzję o jego budowie podjęło w ubiegłym roku, a pozwolenie otrzymano od odpowiednich władz w marcu. Duńscy wojskowi uznali, że ze względu na m.in. napiętą sytuację w regionie Bałtyku muszą być lepiej przygotowani na rosyjskie prowokacje, których wielokrotnie doświadczali w ciągu ostatnich lat, zwłaszcza w pobliżu wyspy Bornholm. Ta inwestycja wzmocni naszą zdolność do informowania o zamiarach działań rosyjskiej armii podejmowanych w pobliżu naszych granic terytorialnych, powiedział duńskiemu dziennikowi Politiken szef duńskiego wywiadu wojskowego Lars Findsen. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. W 2013 roku armia zlikwidowała na Bornholmie ponad 70-metrową wojskową wieżę nasłuchową. Wtedy uznano ją za niepotrzebną, dziś służy turystom jako punkt widokowy. Jeszcze prognoza pogody. W nocy przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem, a także opady śniegu. Na wybrzeżu możliwe burze. Termometry pokażą od minus 2 stopni do zera. Na wschodzie od Szczecina po Opole od 0 do 2. Na wybrzeżu około 3. W rejonach podgórskich i w górach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.
Jutro deszczowo i zimno, będzie sporo chmur, ale także większe przejaśnienia. Możliwy deszcz ze śniegiem, a miejscami śnieg. Termometry pokażą od 2 stopni na wschodzie do 5 na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr umiarkowany, porywisty, silniejszy w górach. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie 20. Polskie Radio 24 przy mikrofonie Maria Furdyna. A już teraz zapraszam Państwa na nową audycję na naszej stacji. To Stacja Deszyfrująca. W studiu Polskiego Radia 24 jest Sebastian Rybarczyk i jego gość. Stacja Deszyfrująca. Serdecznie. Nadeszła ta wiekopomna chwila. Mamy 19 listopada, godzinę 20.05 sekundami. Moim Państwa gościem w stacji deszyfrującej jest pułkownik Grzegorz Małecki, wieloletni oficer Urzędu Ochrony Państwa, kończący swoją karierę na stanowisku szefa Agencji Wywiadu, już za czas Urzędu Prawa i Sprawiedliwości. A rozmawiać będziemy, tak jak wcześniej było to anonsowane, w temacie dezinformacji jako broni eksportowej Federacji Rosyjskiej. I chciałbym zacząć od tego, że być może perspektywa wydaje się odległa. W 1961 roku zimą w Helsinkach na stronę amerykańską przeszedł pułkownik Anatolij Golicyn. Jedną z najważniejszych rzeczy, którą miał do powiedzenia, oprócz tego, że wyjawił kilku agentów, między innymi potwierdził współpracę Kima Philbiego ze służbami radzieckimi, opowiadał o długofalowej taktyce dezinformacji rozłożonej na lata, na bardzo wielu kierunkach rozciągającej się od Azji do Stanów Zjednoczonych. Jemu w tym Waszyngtonie niespecjalnie uwierzyli, nie bardzo chciano go słuchać. Swoje wspomnienia musiał wydać zresztą za pieniądze bliskich kolegów CIA, którzy mu, ci akurat mu uwierzyli, ale to nie była żadna duża publikacja. Ona się ukazała w Polsce kilka lat temu. Dzięki służbie wywiadu wojskowego. To są nowe kłamstwa zamiast starych. Serdecznie Państwu polecam. Jest do dostania chyba bodajże jeszcze w księgarniach, a na pewno są linki internetowe do tej publikacji. On opowiedział o tej strategii dezinformacji i ja mam takie pierwsze pytanie do mojego gościa, jest takie, czy to nie jest przypadkiem taka opowieść o żelaznym wilku, tak, bo po tym, co powiedział Golicyn i to, co się ukazuje w mediach, także polskich, można sądzić, że dezinformacją jest wszystko, co nas otacza, a wpływ rosyjskich służb na nasze, nie tylko nasze życie polityczne jest przeogromny, więc jak jest naprawdę? Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. To jest temat tak naprawdę na długie rozmowy. Trudno na to pytanie odpowiedzieć jednym zdaniem. Nie ulega wątpliwości, że to, co wykonał wspomniany oficer, był oficer KGB, miało ogromne znaczenie w działalności kontrwywiadu, wywiadu amerykańskiego przez kolejne lata. Natomiast myślę, że wydarzenia, które obserwowaliśmy w latach 70. i 80. w dużym stopniu mimo wszystko potwierdziło, na Zachodzie, potwierdziło informacje Nosenki i Golicyna, przepraszam, i wskazało i dało jakby dosyć duży obraz możliwości, jakie w tym zakresie Związek Sowiecki wówczas posiadał, i stworzył pewną szkołę działań nazywanych później, to jest termin, który wszedł na dobre już do literatury, środkami aktywnymi, do których dezinformacja należała, była jednym z bardzo, bardzo skutecznych narzędzi. I nie ulega wątpliwości, że państwo rosyjskie po 90 roku, a zwłaszcza w momencie, kiedy władze, czy od czasu, kiedy władze objął Władimir Putin, wróciło do tych rozwiązań, które z powodzeniem stosowały służby rosyjskie w okresie zimnej wojny, zwłaszcza jak literatura o tym później doniosła, słynne pozycje Gordijewskiego czy Christophera Andrew, czy też archiwum Mitrochina, które przybliżyły narzędzia i sposób działania i cele przede wszystkim w zakresie dezinformacji. No, narzędzia się zmieniły dość radykalnie.
bo jednak w okresie, kiedy Golicyn uciekł, w latach 60., ten sposób dezinformacji było trudniej jednak przeprowadzać na bardzo dużą skalę, bo to jednak wymagało bądź zwerbowania agenta w mediach wpływowych, bądź pozyskania na zasadzie towarzysza podróży czy agenta wpływu dziennikarza, który by rozpowszechniał tą dezinformację. Mamy rok 2017 i te narzędzia są w tej chwili wszechobecne, bo mamy internet, mamy Facebooka, mamy Twittera, mamy blogi, więc bardzo łatwo jest tą dezinformację szerzyć, więc jeżeli byśmy się jej doszukiwali w obszarach, które są obecnie, to jakie byłyby te obszary według pana? Znaczy, przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że państwo rosyjskie na dzień dzisiejszy, bo to nie jest tylko kwestia domena służb specjalnych, prawda? To jest działalność realizowana przy wykorzystaniu szeregu narzędzi oddziaływania psychologicznego, działania na świadomość, nawet nie miał czasu mieszkać, podczas gdy zachłani chciwi, co jest obrzydliwe, szykują sobie domów 50, czy to ta mafia, czy to mafie reprywatyzacyjne. To jest tak obrzydliwe, że to trzeba na lusterku się sobie przyjrzeć. Jakim się jest obrzydliwym typem? Dzięki rozwoju technologii cyfrowej, można powiedzieć, że w rękach takich państw, które stosują to narzędzie, ponieważ Rosja nie jest jedynym, po prostu stanowią nieprawdopodobnie silny oręż, którego kiedyś absolutnie nawet nie można było sobie wyobrazić. Ale dzięki sterowaniu przekazem, zarówno przekazem, który idzie z samej Rosji, ale też idzie przekaz poprzez media, które pozornie nie mają żadnego związku z Rosją. Właśnie chciałem do tego nawiązać, bo przechodząc z tej płaszczyzny bardzo ogólnej, to jednak mamy tą płaszczyznę przeciętnego Polaka. Jeżeli ten przeciętny Polak porusza się w mediach elektronicznych, porusza się w internecie, to czy jest sposób, żeby zauważył, że ta dezinformacja, że to jest właśnie dezinformacja i na przykład jest dezinformacją rosyjską, czy jest na to sposób, czy musimy jakby opierać się wyłącznie o no nie wiem, własne przekonania polityczne bądź wyczucie? To znaczy, wydaje mi się, że możliwość zidentyfikowania konkretnie dezinformacji rosyjskiej jest naprawdę bardzo niewielka. To jest bardziej, powinniśmy iść w kierunku budowania świadomego odbioru przez obywateli po prostu informacji, umiejętności oceny informacji, które docierają i jakby wyszukiwania fałszu, czy też manipulacji w tym przekazie, który się pojawia. To jest umiejętność, która jest społeczeństwom, zwłaszcza otwartym, bardzo potrzebna, dlatego że społeczeństwa otwarte są zalewane różnego rodzaju informacjami, tymi słynnymi fake newsami, ale też pamiętajmy, że tu chodzi na przykład o sytuacje, kiedy są rozpowszechniane informacje prawdziwe, tylko że one są w taki sposób rozpowszechniane takimi kanałami, czy w takim kontekście, czy też poprzez taki dobór, że tworzą reakcję, tworzą odbiór w opinii publicznej, zaburzający tak naprawdę tą percepcję realnych wydarzeń. To jest ważna rzecz. Umiejętność przede wszystkim selekcjonowania, umiejętność oceny informacji, która dociera. Zwłaszcza jeśli ona nie dociera kanałami oficjalnymi, tylko dociera kanałami właśnie przez internet, różnego rodzaju media społecznościowe i tak dalej, gdzie nie ma filtra w postaci redakcji, czy też wydawcy, który w jakiś sposób to nadaje, jakby legitymizuje ten przekaz, prawda? Jeśli mamy do czynienia z różnego rodzaju reklamami podprogowymi, przekazywaniem sygnałów, czasami to nie jest informacja, że tak powiem, mówiona, to jest obraz, który w odpowiedni sposób ulepiony, sformowany poprzez dobór zdjęć ma wpłynąć na świadomość odbiorcy, ukierunkować jego zachowania, jego decyzje, jego wybory, na przykład w trakcie różnego rodzaju referendów czy kampanii wyborczych, zmienić tak naprawdę jego obraz rzeczywistości i spowodować podjęcie takiej, a nie innej decyzji w momencie rozstrzygania. No tak, ale w świecie elektronicznym wydaje się, kiedy wszyscy mają dostęp do bardzo dużej liczby informacji, wydaje się, że możliwości antydezinformacji są no,
bardzo mocno ograniczone, tak wręcz niemożliwe. Pan Godzicyn twierdził, że dezinformacja opiera się na 90% prawdy i 10% przed tą prawdą nie są, prawda? W tej chwili to się dość mocno rozwinęło, no, to co pan pułkownik poruszył, czy na przykład dobór zdjęć do poszczególnych tekstów, albo chociażby dobór tytułów, na który trzeba kliknąć, żeby wejść, żeby się dowiedzieć, no ale czy można temu przeciwdziałać? Bo wydaje się to mało prawdopodobne. Znaczy, przeciwdziałać z całą pewnością można i trzeba różnymi metodami. W tej chwili Amerykanie bardzo poważnie myślą nad tym, elity amerykańskie, zarówno polityczne, jak i biznesowe, jakby pod wpływem wydarzeń, czy też uświadomiwszy sobie skalę ingerencji i metody ingerencji oddziaływania na opinię publiczną amerykańską w zeszłym roku. I demokratów, i republikanów. Jak najbardziej. I w tej chwili trwają prace właśnie, które mają zapobiec przynajmniej w jakimś stopniu wykorzystywaniu właśnie mediów społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter, do budowania odpowiedniego przekazu i wpływania na decyzje Amerykanów, na kształtowanie ich świadomości, na rozniecanie różnego rodzaju, pamiętajmy, tu też chodzi o rozniecanie konfliktów, które obiektywnie gdzieś istnieją w społeczeństwach, tak? Czyli wrzucanie tematów, które dzielą społeczeństwa i które są tak naprawdę nierozstrzygalne i w interesie jakby narodowym jest utrzymywanie tych sporów, na przykład w Stanach Zjednoczonych o, nie wiem, o dostęp do broni, o powszechny dostęp do broni, prawda? Czy kwestie, inne kwestie ideologiczne, nie wiem, dotyczące na przykład... No, bo ostatnio są tego najlepszym przykładem, prawda? I tutaj chodzi o to, że Facebook dokonał, przeprowadził bardzo poważne badania dotyczące właśnie wykorzystywania farm troli, czy też reklam publikowanych przez podmioty powiązane z Rosją, reklam, które na Facebooku, które miały w odpowiedni sposób popierać określone, czy też wspierać określone tematy, określone poglądy, po to, żeby ukierunkować dyskurs wśród Amerykanów na zagadnienia, które w jakiś sposób wspomagały kampanię wyborczą Donalda Trumpa. W każdym razie elity amerykańskie w tej chwili pracują nad wprowadzeniem przede wszystkim przepisów, które uregulują wykorzystywanie komercyjne mediów społecznościowych do zamieszczania różnego rodzaju reklam, kampanii finansowanych przez podmioty zagraniczne, zewnętrzne. W tej chwili trzeba będzie po prostu w sposób jednoznaczny wskazać pochodzenie środków powyżej jakiejś tam kwoty, wskazać kto jest płatnikiem, jakiego rodzaju, krótko mówiąc, jawność. W dużo większym stopniu trzeba, przynajmniej to jest opinia Amerykanów, iść w kierunku odsłonięcia dużo większej sfery z obszaru mediów społecznościowych, tak żeby uniknąć podszywania się przez różnego rodzaju podmioty zewnętrznie sprawiające wrażenie jakichś kierujących się pobudkami takimi słusznymi czy godnymi poparcia, podszywania się pod nie podmiotów na przykład z Rosji. No może tak, ale to dla mnie to trochę brzmi jak te historie generałów, którzy zawsze wygrywają poprzednie wojny. Czyli w tym świecie powszechnego dostępu do informacji oraz tworzenia tej informacji przez ludzi, którzy nie wiemy, z kim są tak naprawdę. No, mamy przez ostatnią dekadę wysyp takich internetowych autorytetów, tak, którzy pojawiają się na YouTubie, którzy prowadzą własne programy ala telewizyjne, którzy prowadzą własne blogi i tak dalej, i tak dalej. To w ich namierzeniu nie pomogą kwestie finansowe, nawet jeżeli ta ustawa o jawności przygotowana teraz przez ministra Kamińskiego weszłaby nawet nie wiem w jak szerokiej skali, to nie zostanie tak załatwione, więc jest jakby inny problem i inne pytanie, czy przypadkiem ta nasza sytuacja dnia dzisiejszego i ta niemożliwość skutecznej walki z dezinformacją
nie jest także wynikiem całkowitego upadku autorytetu w jakichkolwiek dziedzinach tak naprawdę, tak? Bo ci, którzy wydawali się autorytetami, oni upadli, albo przestali być tymi autorytetami, albo są tylko dla pewnego grona osób, dla jakiejś tam własnej sekty tego typu, tak? Czy to nie jest także upadek autorytetów? Na pewno w dużym stopniu jest to jedna z przyczyn, nie ulega wątpliwości. Natomiast to jest, wydaje mi się, pewna niezamierzona, ale jednak konsekwencja budowania społeczeństwa otwartego z dostępem, a jednocześnie społeczeństwa z informacyjnego, z nieograniczonym dostępem do informacji. Tak naprawdę tych autorytetów, nawet gdyby one nie poupadały, to nie jest ich na tyle dużo, żeby ogarnąć całą tą rzeczywistość i ją objaśnić. W związku z tym potrzeba według mnie tutaj... Te rozwiązania amerykańskie, o których ja wspominam, to jest jeden z pomysłów, czy jeden ze sposobów. Tutaj nie ma uniwersalnego jednego rozwiązania, które pozwoli nam rozwiązać ten problem. To nie ma o czym mówić. Pamiętajmy, że my jako społeczeństwa Zachodu z dezinformacją rosyjską borykamy się tak naprawdę od 100 lat, bo początki tej dezinformacji to jest rewolucja październikowa i budowa odpowiedniego obrazu Związku Sowieckiego w świadomości elit zachodnich i manipulowanie, budowanie za pośrednictwem tych słynnych, pożytecznych idiotów obrazu kraju mlekiem i miodem płynącego, czyli nie tylko propaganda, ale też po prostu manipulowanie, organizowanie wycieczek różnych intelektualistów na czele z G.B. Shawem, który był prowadzony po specjalnie przygotowanych fabrykach czy jakichś mieszkaniach ludności, żeby stworzyć fałszywy obraz Związku Sowieckiego po to, żeby promować tą ideę na Zachodzie. Także no, tylko wtedy było łatwiej to o czym rozmawialiśmy. Było tylko radio i były tylko gazety, tak? Później do tego doszła telewizja. W tej chwili ten obszar informacyjny jest nie do opanowania. Ja się tak zastanawiam, czy nie byłoby lepiej, gdyby zamiast stosować stricte defensywę dezinformacyjną poprzez, nie wiem, pokazywanie poszczególnych blogerów czy poszczególnych stron przez rząd czy przez nasze służby tajne, to przyjąć taktykę ofensywną, tak? Czyli żeby zacząć atakować dezinformacją także Rosjan. Żeby powołać takie zespoły, które mamy na tyle w naszym kraju inteligentnych ludzi, którzy znają tą problematykę, że można byłoby to przygotować i odpowiadać na dezinformację dezinformacją, a nie próbować ją zwalczyć już kiedy ona jest rozpowszechniana, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zrobić, w mojej ocenie. Myślę, że trzeba jednocześnie stosować i ofensywę, i defensywę. Znaczy ta ofensywa jest jak najbardziej, to nie jest tylko kwestia indywidualnych działań na przykład Polski, to jest przedsięwzięcia, które powinny być na poziomie NATO czy Unii Europejskiej skoordynowane w jakiś sposób, dlatego że siła oddziaływania jest też funkcją masowości i wielokanałowości tego przekazu. My mamy różnica interesów jednak, bo jeżeli weźmiemy na bardzo konkretnym przykładzie, jeżeli weźmiemy Nord Stream i dezinformację, która wokół tego Nord Streamu toczy się w Polsce, to na jednocześnie ta dezinformacja rosyjska jest na rękę Niemcom, którzy ten biznes robią. Więc ja tutaj do tych jakby międzynarodowych relacji wywiadowczych, kontrwywiadowczych jestem sceptyczny właśnie z tego powodu, że ciężko nam będzie uzyskać efekt synergii wszystkich krajów, bo te interesy są tak rozbieżne. Ja nie mówię o synergii, to znaczy mówimy o tym, że działania na poziomie między tym multilateralnym sojuszniczym będą dotyczyły zagadnień wspólnych, co do których nie ma wątpliwości. Wiadomo, że jest tutaj, jak we wszystkich innych obszarach, jest duże pole do działań suwerennych i wiadomo, że w tych obszarach, w których nasze nie da się uzgodnić, czy też nie ma wspólnoty interesów, to każde państwo prowadzi działalność samodzielnie. Natomiast znaczy, co do tego, że trzeba budować zdolności do ofensywnej działalności w sferze wojny informacyjnej, to tutaj jest pełna zgoda. Ja jestem jak obiema rękami się za tym podpisuję. No dobrze, to ostatnie pytanie, panie pułkowniku. Czy z pańskiej perspektywy, jako wieloletniego oficera służb specjalnych III Rzeczpospolitej, jesteśmy zdolni organizacyjnie, bo intelektualnie na pewno tak, ale organizacyjnie, czy nasze służby są zdolne do tego, żeby podjąć tego typu konkurencję? No, w momencie, kiedy zostaną poddane
modernizacji, tak, natomiast na dzień dzisiejszy one są po prostu na inne warunki przygotowane, bo pamiętajmy, że model, który dzisiaj obowiązuje, tak naprawdę powstał już wiele lat temu i pod tym względem właśnie konieczne jest poddanie ich działaniom, które pozwolą i dopasować ich zdolności, ich potencjał, ich narzędzia do wyzwań, przed którymi dzisiaj stoimy. Tych wyzwań, pamiętajmy, o których dzisiaj rozmawiamy, one przez wiele lat były w uśpieniu, dlatego że w okresie, że od 90 w zasadzie do 2000 roku one, Rosja była w defensywie i dopiero moment, od kiedy rządzi Putin ze swoją kamarylą i wprowadził, połączył tak naprawdę, dokonał fuzji działań państwowych z metodami służb wywiadowczych, mamy do czynienia z nasileniem tych operacji. W związku z tym jest to nowe wyzwanie i trzeba do tego nowego wyzwania dostosować nasze możliwości. No oby nasi politycy mieli chęci, możliwości, a przede wszystkim wolę polityczną do tego, żeby te zmiany wprowadzić, bo wydaje się, że bez nich jednak będziemy cały czas i nasze społeczeństwo będzie skutecznie dezinformowane oraz poddawane różnego rodzaju nagłym sensacjom i fake newsom, których mamy dość dużo w naszej przestrzeni publicznej. Moim Państwa gościem był pułkownik Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wywiadu. Ja na koniec sobie zostawiłem na ostatnie 2-3 minutki, które mamy. Książki, które chciałem Państwu zarekomendować, to są nowe książki, zarekomendować do przeczytania. Mam w tej chwili tutaj w studiu dwie pozycje. Jedna to jest Taz Asada, Umysł terrorysty. Jest to książka byłego snajpera należącego do Al-Fatahu, który w latach 70. uciekł na zachód. No, miał kiepski dzień 11 września 2001 roku, bo jako Arab nie był specjalnie dobrze przyjmowany w społeczeństwie amerykańskim. Ale polecam tę książkę z jednego względu, ponieważ ona jest przeznaczona dla każdego czytelnika i bardzo wiele można się dowiedzieć nie tylko o organizacjach terrorystycznych, ale o tym, jak myślą ci ludzie i przy wszystkich debatach warto brać to pod uwagę. I druga książka to jest Anglik Stalina Andrew Lovena. To jest książka o osobie, która nie jest tak popularna jak Kim Philby, bo wszyscy, albo przynajmniej większość z nas słyszała o piątce z Cambridge i główną zawsze postacią był Kim Philby. Bardzo mało docenianą, w sensie negatywnym, jest Guy Burgess, przyjaciel Philbiego, przyjaciel McLeana, człowiek znakomicie wykształcony i pierwszy z tej piątki, który się dostał do brytyjskich tajnych służb, później pracował w BBC. Jest to znakomita lektura. Książka ukazała się 2 lata temu w Stanach Zjednoczonych. W tym roku ukazała się miesiąc temu w Polsce. Serdecznie polecam. Jest to książka naukowa, ale czyta się ją w sposób genialny i jest wprowadza nas w ten świat nie tylko angielskiego establishmentu, nie tylko rosyjskich szpiegów, nie tylko komunistycznej międzynarodówki, ale także w obrzydliwy świat zdrady, obrzydliwy świat zdrady, który jest powiązany także ze skłonnościami sadomasochistycznymi, homoseksualnymi głównych bohaterów tej książki. Jeżeli będziemy starali się znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego młodzi, znakomicie wykształceni z wielkich rodzin Brytyjczycy przechodzili na stronę radziecką, dlaczego byli w stanie przez wiele lat oszukiwać nie tylko swojej rodziny, ale także swoich najbliższych przyjaciół i współpracowników, to ta książka Anglik Stalina jest znakomitą lekturą, do tego serdecznie ją polecam. Wydawnictwo Bellona, tegoroczna książka. Dziękuję Państwu serdecznie za słuchanie. Spotykamy się, mam nadzieję, w przyszłą niedzielę. Naszym gościem będzie Przemysław Gasztold, a porozmawiamy o służbach specjalnych PRL-u, które pomagały międzynarodowemu terroryzmowi. Dziękuję Państwu za uwagę. Dobranoc. Reklama. Marian, co to jest? No, to okazja, mogą nie okazje przecież. Ale Marian, takie wielkie? No, mega, co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne... Błogosławionaś ty między niewiastami.
Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Odbyła się uroczystość nadania jednemu z miejskich skwerów imienia Ireny Sendlerowej. Uczestniczyła w niej córka działaczki Żegoty Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. Ona nigdy nie uważała się za bohaterkę, ale my powinniśmy brać z niej przykład, mówiła o matce Janina Zgrzębska. Czy my możemy dzisiaj pomagać bliźnim? Możemy. Możemy się dzielić tym, co mamy, starać się pomagać sierotom z całego świata, to też możemy robić. Irena Sendlerowa mówiła, żeby nie nazywać jej bohaterką, w związku z tym ta niebohaterka nie ma pomników wykutych w kamieniu skale. Natomiast ma pomniki najpiękniejsze. Ma szkoły. O skwerkach nie wiedziała, ale wszystko to widzi, wszystko to wie. Na skwerze stanęła też ławka z tabliczką upamiętniającą Irenę Sendlerową. W czasie II wojny światowej budowana przez Sendlerową siatka ludzi i organizacji uratowała około 2,5 tysiąca żydowskich dzieci, wywożąc je z warszawskiego getta i ukrywając w polskich rodzinach, sierocińcach oraz klasztorach. Zgodnie z przepisami ustanowionymi przez niemieckich okupantów na ziemiach polskich, pomoc Żydom była karana śmiercią. Rok 2018 decyzją Sejmu RP będzie w Polsce rokiem Ireny Sendlerowej. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci o ofiarach wypadków drogowych. W ubiegłym roku na polskich drogach życie straciły ponad 3 tysiące osób. Policjanci apelują o rozsądek i rozwagę. Najczęściej do zdarzeń, w których giną ludzie, dochodzi na terenie niezabudowanym w piątki i w soboty. W zdecydowanej większości ich sprawcami są kierowcy. I to właśnie oni powinni, jak mówi Jacek Mnich, szef mazowieckiej drogówki, nie tylko dziś, ale każdego dnia myśleć o konsekwencjach nieodpowiedzialnego zachowania na drodze. Jeżeli przeanalizujemy statystyki dotyczące przyczyn wypadków drogowych, to najwięcej na sumieniu mają kierujący samochodami osobowymi, którzy przekraczają właśnie dozwoloną prędkość, czy prędkość bezpieczną w danym momencie. To jest podstawowa nadal przyczyna zdarzeń drogowych. Kierowcy też mają trudność z rozpoznaniem niebezpieczeństwa w rejonach przejść dla pieszych. Ja to mówię bardzo delikatnie. Z okazji Światowego Dnia Pamięci o ofiarach wypadków drogowych komendant mazowieckiej policji zaapelował do kierowców o to, by byli odpowiedzialni i zawsze dbali o bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników ruchu drogowego. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. W katolickim sanktuarium w Błocławiu na Białorusi odnaleziono relikwie świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Zostały tam ukryte przed komunistami. Katarzyna Aleksandryjska jest świętą kościoła katolickiego i prawosławnego. Wcześniej relikwie świętej Katarzyny znajdowały się w jednym z bocznych ołtarzy kościoła w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Błocławiu. Wikariusz błocławskiej parafii ksiądz Michał Bubien informacje o relikwiach znalazł w archiwalnych dokumentach z XVIII wieku. Potem rozpoczęły się ich poszukiwania. Zawiniętą w woreczek kapsułę z relikwiami odnaleziono w kościele. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 33 minuty po godzinie 20. Wieczór w Polskim Radiu 24. Zapraszam teraz na reportaż. Czy można zmienić swoje poglądy o 180 stopni? Historia Sławka pokazuje, że tak. Przed laty był skinheadem, miał łysą głowę i tatuaże przedstawiające rasistowskie symbole. Większość z nich zakrył, zostawił jeden po to, żeby, jak sam mówi, pamiętać, jaki był głupi. Dziś bowiem Sławek działa na rzecz tolerancji w stowarzyszeniu Nigdy Więcej. Wyrwać się z dawnego środowiska nie było mu jednak łatwo. Zapraszam na reportaż Olgi Mickiewicz, żeby pamiętać. To jesteś ty na tych zdjęciach? Też, no. Bo oni wszyscy zostali, nie w tym klimacie, nie tylko mi się udało jakoś z tego uszarpać. To są chyba zdjęcia, bo to jedyne, które mi się zachowały z wyjazdu na jakiś koncert, jakiejś grupy faszystowskiej. Nie pamiętam, czy to była Konkwista, czy Honor. Wiem, że byłem i na koncertach tego zespołu i tego. To gdzieś 96 rok. To, co zwraca uwagę, to ręce wyciągnięte. Machacie to zdjęcie, czy co robicie? Nie, nie zamawiamy także pięciu piw, nie. To jest faszystowskie pozdrowienie. To nie jest pozdrowienie jakieś starorzymskie, czy właśnie nie jest to zamawianie pięciu piw. To jest właśnie to. I to też jest takie znamienne, bo
Teraz ci ludzie, którzy na tych zdjęciach unosili te dłonie, bardzo często zakrywają wytatuowane swastyki, czy symbole SS, czy jakieś inne symbole stricte nazistowskie, zasłaniają no, symbolami Polski walczącej, czy chociaż poglądów nie zmienili, nie? Bo na ulicach dalej sieją postrach wśród wszystkich tych, którzy inaczej wyglądają, czy inaczej myślą. A ty masz jakieś tatuaże? Mam tatuaże, tak, na całym ciele. Nawet zostawiłem sobie, żeby pamiętać, jaki byłem, skąd przyszedłem, kilka tatuaży, no, symboli z tamtego okresu. Tutaj mam krzyż celtycki, napis Honor. Byłem wielkim fanem Onegda i tego zespołu. Tutaj mam wytatuowaną Polskę walczącą, ale przyznam szczerze, że ja sobie to wytatuowałem, jak wyszedłem z tego ruchu, no bo dla mnie to był ruch stricte nazistowski, więc jeszcze wówczas jako nastolatek mówię, zrobię coś, co jest przeciwko temu ruchowi. No, pomyliłem się, po kilkanaście lat później to ci ludzie właśnie zawłaszczają te symbole, co jest dla mnie dość bolesne mimo wszystko. Powiedziałeś, że zostawiłeś sobie na przykład krzyż celtycki po to, żeby pamiętać. Tak. Po to, żebym pamiętał, co mam robić w życiu, jak mam wychowywać własne dzieci, kim byłem i jaką woltę w życiu przeszedłem, bo nie znam nikogo, kto podobną drogę przeszedł. Jesteśmy w niewielkim mieście na zachodzie Polski. Mężczyzna, który pokazuje mi zdjęcia, to Robert. Tak naprawdę nazywa się zupełnie inaczej, ale nie chcę, żeby ktokolwiek go rozpoznał. Przez kilka lat należał do ruchu neonazistowskiego. Opowiada o koncertach, na których jeździł z grupą swoich ówczesnych znajomych. Muzyka, której wtedy słuchał, brzmi właśnie tak. Poranny deszcz wstają w zorze, nadchodzi dzień. Słychać czosu morza, ubierający dzień. To była fajna. Obrotowy radio. Obrotowe radio, latające radio, wszędobylskie radio mówi, że fiolety boskie sugerują dzisiaj święto ubogich, święto bezdomnych i dlatego nie poszłyśmy dzisiaj na żaden wernisaż, żeby współuczestniczyć z biednymi, z bezdomnymi, z głodnymi, chłodnymi i w ogóle. I Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać. Za modlitwę różańcową modliła się Barbara Zolecka z parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Bóg zapłać. Zapłać. Czwarta tajemnica w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Maria więc i z duszą i z ciałem wzięta jest do nieba. Z duszą i ciałem, czyli takie te dogmaty, które są niemądre, nielogiczne i że wiesz, z duszą i ciałem do nieba. Bo tylko tak dojdziesz do nieba. Miłość Boga i bliźniego to perły najśliczniejsze w koronie Boga Rodzicy. Niech jaśnieją i w życiu naszym. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Dzisiaj święto biednych i ubogich. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Chwała wsi świętego Józefa Syberii koło Lolonina, modliło się małżeństwo Lucyna i Roma. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Tajemnica piąta, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny. Chrześcijanie wpatrują się z ufnością w Maryję Królową, co nie tylko nie umniejsza, ale raczej umacnia ich synowskie zawierzenie tej, która jest ich matką w porządku łaski. Maryja wie o wszystkim, co dzieje się w naszym życiu, wspiera nas macierzyńską miłością w życiowych doświadczeniach. Wzięta do chwały niebios, Maryja poświęca się całkowicie dziełu zbawienia, aby móc obdarzyć każdego człowieka szczęściem, które stało się jej udziałem. Jaki spokój błogi na święta ubogich, że nikt głupot nie gada w Polskim Radiu 24. Nikt nie wrzeszczy, nikt Ojcze nie krzyczy. Fiolety boskie, fiolety boskie. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.